Słowa Ewangelii według świętego Marka. W pierwszy dzień Przaśników, kiedy ofiarowano Paschę, zapytali Jezusa Jego uczniowie: gdzie chcesz, abyśmy poszli poczynić przygotowania, żebyś mógł spożyć Paschę? I posłał dwóch spośród swoich uczniów z tym poleceniem: idźcie do miasta, a spotka się z wami człowiek niosący dzban wody. Idźcie za nim i tam, gdzie wejdzie, powiedzcie gospodarzowi: nauczyciel pyta, gdzie jest dla mnie izba, w której mógłbym spożyć Paschę z moimi uczniami? On wskaże wam na górze salę dużą, usłaną i gotową. Tam przygotujcie dla nas. Uczniowie wybrali się i przyszli do miasta, gdzie znaleźli tak, jak im powiedział, i przygotowali Paschę. A gdy jedli, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał go i dał im, mówiąc: bierzcie, to jest ciało moje. Potem wziął kielich i odmówiwszy dziękczynienie, dał im, i pili z niego wszyscy. I rzekł do nich: to jest moja krew przymierza, która za wielu będzie wylana. Zaprawdę powiadam wam, odtąd nie będę już pił z owocu winnego krzewu aż do owego dnia, kiedy pić go będę nowy w Królestwie Bożym. Po odśpiewaniu hymnu wyszli w stronę Góry Oliwnej. Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej kieruje nasze myśli ku jerozolimskiemu Wieczernikowi i chwili, kiedy Jezus w Wielki Czwartek ustanawia Najświętszy Sakrament Eucharystii. Kościół oddzielną uroczystością czci zarówno pamiątkę ustanowienia tego sakramentu, jak i dogmaty wiary z nim związane. Dziś w centrum tego dnia stoi prawda o prawdziwej, rzeczywistej i trwałej obecności Chrystusa w Najświętszym Sakramencie. Wyrazem tej naszej wiary są procesje eucharystyczne organizowane w naszych parafiach. Opis ustanowienia Eucharystii w przekazie świętego Marka jest bardzo prosty. Jezus wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał i rozdał uczniom ze słowami: bierzcie i jedzcie, to jest ciało moje. Prosty gest, proste słowa, a tak radykalnie zmieniające rzeczywistość. Nie mam wątpliwości, że skoro Jezus, podając uczniom chleb, mówił, że to jest Jego ciało, że mogłoby być inaczej. Podczas każdej Eucharystii, podczas słów konsekracji, chleb zmienia się w ciało Chrystusa, a wino w kielichu w Jego najdroższą krew. Wierzę w to, bo Jezus tak powiedział. Chociaż moje zmysły mówią co innego, ja wierzę mocno, że Ten, który nigdy nie skłamał, i tym razem mówi prawdę. Kościół dość dokładnie wyjaśnił, na czym polega przemiana. Dotyczy ona istoty, a nie przypadłości. Smak, zapach i wygląd pozostają bez zmian. Zmianie ulega istota, czyli substancja, która z chleba staje się prawdziwym kawałkiem mięśnia sercowego Jezusa, konającego na krzyżu. Jezus prawdziwie pozostaje z nami pod postaciami chleba i wina. Pozostaje nie po to, abyśmy wyłącznie Go adorowali, ale przede wszystkim, abyśmy się karmili Jego ciałem, aby On mógł żyć w nas. Czy pragnę codziennej komunii z Jezusem? Czy często przyjmuję Jezusa w Komunii Świętej?